Nieco ponad tydzień temu przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej było bardzo gorąco. Kilkaset osób pikietowało tutaj przed siedzibą, między innymi żądając podwyżek płac, apelując o dialog pomiędzy związkami zawodowymi, pomiędzy pracownikami a zarządem spółki. Żądano także między innymi odwołania prezes spółki, pani Barbary Piątek. Związkowcy zarzucali politykom między innymi obsadzanie zarządów spółek węglowych po linii politycznej. Mówili także o sporach kompetencyjnych w zarządzie spowodowanych przekazaniem części kompetencji zatrudnionym przez prezes Piątek doradcom i pełnomocnikom. Dzisiaj zebrała się Rada Nadzorcza spółki. Dzisiaj wydarzyło się to, o czym spekulowano od co najmniej kilku ostatnich tygodni. Ze stanowiska została odwołana prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej pani Barbara Piątek. To decyzja podjęta dzisiaj podczas zebrania Rady Nadzorczej spółki. Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej odwołała ze stanowisk także wiceprezesów Tomasza Dudę i Włodzimierza Hereźniaka. Wiceprezes Jarosław Jędrysek zrezygnował ze stanowiska. W zarządzie pozostał Artur Wojtków. Barbara Piątek kierowała zarządem JSW od początku marca tego roku. Wcześniej była m.in. wiceprezesem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej do czasu powołania nowego prezesa ma kierować Stanisław Prusek, dyrektor naczelny Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.